Powołanie Karola Wojtyły do kapłaństwa rozwinęło się w czasie II wojny światowej. 1 listopada 1946 roku w uroczystość Wszystkich Świętych Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie. Późniejszy papież Jan Paweł II i święty Kościoła katolickiego przyjął je z rąk metropolity krakowskiego kardynała Adama Sapiehy w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3.